Je suis Molière. Gdzie ja jestem? Co to za dziwna komnata? Nic z tego nie rozumiem. Coś tu jest napisane na tym banknocie. Witaj, Molière. To ja, profesor Joanna. Nie mogę być dzisiaj na live'ie. Co to jest live'ie? Nie mogę być dzisiaj na PS lekcji. Aha, na lekcji. Opowiedz im proszę o swojej sztuce. To ja się przeniosłem w czasie. Co to za okropne czasy. Halo? Jest tam kto? No, co mam zrobić? Może to się jakoś da odczarować. Przeczytam wam, co zdążyłem napisać. Myślę, że to będzie świetna myśl na temat Harpagona. Jeden mówi, że pan każe drukować osobne kalendarze. Nie wiem, czy tu właśnie nie poprawić. Z podwójną ilością dni krzyżowych i wigilii, aby domownikom nałożyć dubeltową liczbę postów. Drugi, że pan zawsze się umie pogniewać. Tu zrobimy tak, pogniewać. Co to jest za rękopis? Wydrukowany, nie ściera się. Przełożył Tadeusz Żeleński Boy. Nie znam. No dobrze, to myślę, że tu o Harpagonie to będzie dobre, że drukował takie kalendarze dubeltowe, gdzie podwójnie trzeba było pościć. Co o tym sądzicie? To jest dobry pomysł. Ale zobaczmy dalej, co mi tu wyszło. Ach, te moje rękopisy. Siedziałam nad tym 3 noce. Kto to jest ta profesor Joanna? Ten powiada, że pewnego razu pozwałeś pana kota z sąsiedniego domu za to, że panu zjadł resztę potrawki baraniej. Ów, że schwytano pana w nocy, jak pan sam odkradał owie z koniom. To będzie dobre. I że własny Stangret, ten co mu tu przede mną był, wrzepił pan po ciemku porcyjkę, tu zmienimy, że wrzepił panu po ciemku porcyjkę bagotów, czyli batów, do których się pan nikomu nie przyznał. Słowem mam rzec prawdę, ruszyć się nie można, aby się nie słyszało, jak pana
obrabiają na wszystkie strony. Jesteś pan pośmiewiskiem całego świata. Nikt o panu inaczej nie mówi, tylko jak o skąpcu, dusi groszu, brudasie i lichwiarzu. To będzie dobre. To będzie dobre. Gdzieś mówiono, że ja stosuję w moich sztukach trzy rodzaje komizmu. Komizm językowy, komizm postaci, komizm sytuacji. Myślę, że tak jest. Chciałbym dzisiaj z Wami podzielić się tymi informacjami. Komizm językowy pojawia się chociażby wtedy, kiedy Harpagon mówi do strzałki zupełnie na początku: precz ty urodzony wisielcze. No, myślę, że to jest już to jest dobry pomysł. Precz urodzony wisielcze. Harpagon do strzałki. Jak umiecie w tym pudełku pisać, to napiszcie, kto to był strzałka. Niewyspany jestem dzisiaj. Czyli mamy tu komizm słowny. Jakoś mi się tryb językowy przestawił przez te przenosiny w czasie chyba, bo mówię jakimś dziwnym narzeczem. Je suis Molière, to znaczy jestem Molière. Napiszcie. Co napisałem? Jakie sztuki? Uwielbiam, jak się o mnie pisze. Inny komis słowny, który chciałbym Wam tu przekazać, to jest akt pierwszy, scena piąta, kiedy ojciec Clinta, czyli Harpagon, wyrzuca mu to, że on za dużo wydaje. Myślę, że w okularach mi lepiej. Zastanawia się nad jego strojami, nad jego przypychem, nad jego ubiorami. Ja Wam potem fotkę wrzucę, jak wyglądam w całości. I co odpowiada Clint? No, że no, tam jest taki zarzut, że Harpagon mówi, pewnie mnie tutaj podskubujesz. I ten komizm słowny u Clinta tu się przejawia takim zdaniem. Ej, bardzo ciekaw, jakby to można ojca podskubywać. W tym krótkim zdaniu, jeżeli jest dobrze wygrane na scenie, to widzimy, że tutaj możemy właśnie pokazać to skąpstwo Harpagona. Idziemy dalej. Akt pierwszy, scena dziesiąta. I to napiszcie, kto to mówi. Bez posagu, ano powinno służyć za młodość, piękność, urodzenie, honor, rozum i uczuciowość. Napiszcie, kto to mówi, że bez posagu. Zauważcie, ja o tym mówiłem, tej waszej profesor Joanie, ona wam to przekazywała, że w moich czasach, to jest taka komedia mieszczańska, w moich czasach to jest komedia o rodzinie, o obyczajowości. Kobieta bez posagu była na pozycji straconej. I tutaj jest mowa właśnie właściwie o dwóch kobietach, bo i o Mariannie, i o Elizie. Obie są biedne. Ale rzecz w tym fragmencie dotyczy Elizy, czyli córki Harpagona. Chce ją wydać, Elizę chce wydać za bogatego Anselma, ojciec, ponieważ Anselm jest bogaty, ma około 50 lat i problem z głowy. Idźmy dalej w tym akcie pierwszym. Gdzie mamy komizm językowy? Dobrze jeść za tanie pieniądze. To mówi Jakub. Bo Harpagon zaprasza Jakuba do siebie i każe mu przygotować ucztę. Tu za chwilę będę mówił o komizmie postaci, komizmie sytuacyjnym. Ale ma Jakub zrobić ucztę.
najlepiej chyba za własnym sumptem, ponieważ Harpagon podkreśla, że absolutnie tutaj ma być jak najtaniej. No więc wyłapujemy tu komizm. Mam nadzieję, że czytelnik wyłapie. Dobrze jest za tanie pieniądze. I mówi coś takiego do Jakuba, że gdzie jest dla 8, znajdzie się i dla 10. Czyli zauważcie, że gdzie jest dla 8, znajdzie się i dla 10. Znowu mamy skąpstwo. Idziemy dalej. Walery mówi, w tej scenie chce się podlizać Harpagonowi. Napiszcie, kim był Walery. Kim był Walery? Jaką postać stworzyłem? Chce się podlizać Harpagonowi i mówi złotą myśl, którą Harpagon gdzie każe sobie wyryć? W domu. Napiszcie. Zobaczymy, czy przeczytaliście. Mówi Walery coś takiego. Po to się je, aby żyć, a nie po to żyje, aby jeść. I to się bardzo Harpagonowi podoba, bardzo. I on każe sobie wyrzeźbić, wykuć te słowa gdzieś w domu. Napiszcie, gdzie. Ja przekażę potem profesor Joannie wasze odpowiedzi. Ciekaw jestem, czy odpowiecie dobrze. Trzymam za was kciuki. Tak się u was mówi ponoć. Napiszcie mi, co to są te skrzynki takie metalowe, co tu jeżdżą. Tak migają na kołach, takie dziwne karoce bez stangreta, bez woźnicy, nie wiem o co chodzi. Taka skrzynka metalowa, dziwna, brzydka strasznie. Patrzymy dalej na mój rękopis, gdzie ten komizm językowy również się pojawia. Mamy taką scenę, w której Harpagon wychodzi. To jest ta scena, gdzie przychodzi do niego po raz pierwszy Marianna. I on rozmawia, jest zainteresowany, bardzo mu się Marianna podoba. I nagle wchodzi służący i mówi, że panie, jesteś wzywany. On nie chce opuścić tego miejsca, no bo przecież to ukochana przyszła po raz pierwszy do jego domu. Jeszcze ma jakieś dozę przyzwoitości, jak się okazuje, w sobie. Dowiadujemy się, że zakochał się Mariannie, bo ją gdzieś widział w oknie. Tak jest jedno krótkie zdanie na ten temat. Czyli gdybyśmy się zastanawiali, skąd on Mariannę zna, no to właśnie zna ją gdzieś, przez przypadek ją zobaczył. I on wychodzi z tego spotkania dopiero wtedy, kiedy służący mówi, że ktoś przyniósł mu pieniądze. Ktoś, kto był dłużnikiem, przyniósł, chce oddać pieniądze. Harpagon wychodzi i mamy komizm słowny, bo on się żali, mówi, zobacz, zabił mnie. Zupełnie podobny, ja oczywiście z Szekspirem, nie, nic tam nie ściągałem, nie, ale jest podobna scena jak w Szekspirze, w Macbecie. Och, zabił mnie. Tam mamy patrz matko. Zabił mnie. On mówi tu, ach, zabił mnie. W znaczeniu zbił mnie, ale no wygląda jakby go zabił, no to chyba trudno byłoby się mu komunikować, jakby był zabity, prawda? Czyli Harpagon mówi to do Clinta. Ktoś mu porachował kości, stwierdził potem, że na pewno ktoś to zlecił, kto jest dłużnikiem i nie ma za co oddać. Dalej komis słowny, ja sobie tutaj tak to wszystko pozbierałem, żeby się z wami tym podzielić. Gdzie ten komis słowny, czy ten komis językowy się pojawia? Na pewno jak profesor Joanna z wami lekcję będzie robiła, to też się do tego odniesie. Mam przynajmniej nadzieję i tam dobre recenzje mi wystawcie, że nadaje się na osobę, która wiedzie Żaków przez meandry literatury. No i odzywa się Harpagon do Clinta takimi słowami. I darzę cię przekleństwem. Na koniec, jak już jest taka ostra wymiana, jeden mówi i drugi mówi, co o sobie myślą. A co odpowiada Clint? Słuchaj, ojciec,
dla siebie schowaj swoje dary. Nie mówi ojcze, tylko mówi ojciec. No jest to takie, prawda, bardzo na takim poziomie równym mówiło się ojcze. Dzisiaj no, nie jest to, chociaż ojciec też jest takim zabarwieniem dosyć mocnym. Nie powiemy ojciec chodź, tak, tylko tato najczęściej. Albo ojcze, chociaż to już pewnie zbyt pompatycznie. W ostatnich scenach, kiedy ginie Harpagonowi szkatułka, mówi sądy przed sąd zawezwę. To tam coś pamiętam, że profesor Joanna wam o tym mówiła. Potem jeszcze pojawia się takie sformułowanie: żądam, abyś pan aresztował wszystkich, całe miasto i przedmieścia. To mówi do komisarza. Jeżeli, tak jak wam powiedziałem, będzie to dobrze zagrane, to my się rzeczywiście możemy śmiać z takiego komizmu. On jest, oczywiście ten komizm językowy jest wzmocniony przez komizm postaci i komizm sytuacji. I teraz komizm postaci. Napiszcie mi proszę, jak mają na imię wszyscy służący występujący w sztuce, w tej komedii. Jak mają na imię? Ja jestem, wiecie, z innej epoki i tutaj coś się otwiera innego niż powinno. Ale już ogarnąłem temat, jak to mówią Żacy. Tam przechodziłem przez park i właśnie jakiś Żak tak powiedział, że on coś ogarnął. Komis postaci. Sytuacja, w której Clint i Eliza dają sobie znaki, bo chcą ojcu powiedzieć, to jest akt pierwszy, scena piąta. Chcą ojcu powiedzieć o swoich zamiarach uczuciowych, że mają swoje miłości. Chcą, żeby ojciec wyraził zgodę na te związki. A co myśli Harpagon? Ja sobie tu wymyśliłem, że to właśnie on w tym momencie pomyśli, że oni czyhają na jego pieniądze. I on głośno mówi, że on nie ma żadnych pieniędzy, on nie ma żadnej szkatułki, nic nigdzie nie zakopał. A ich ta rozmowa absolutnie na temat tych pieniędzy nie interesuje. Ale no tu mamy komizm postaci, tego, że ten Harpagon właśnie w taki sposób funkcjonuje. On nie potrafi inaczej. Valery do Harpagona. Komizm postaci Valerego, on jest oczywiście bardzo wysublimowany, ten komizm, ponieważ Valery celowo zachowuje się tak, jak zachowuje. Ale stwarza kreację, podejście jego do Harpagona jest trochę podejściem takim, no, jak do chorej osoby, z którą trzeba postępować trochę inaczej niż zresztą świata, bo jest chora i pewnych rzeczy nie przeskoczy. I tutaj w ten sposób Valery postępuje z Harpagonem, to znaczy przytakuje mu, no, jest hipokrytą w tym momencie, nie ma się co oszukiwać, że tak to wygląda, ale robi to w dobrej wierze. To jest tak trochę jak w Konradzie Wallenrodzie. Trzeba być lwem i lisem. I on tutaj dla dobra ogółu postępuje w taki właśnie sposób, chociaż no, kreuje świetną postać, bo on z kamienną twarzą, tak obserwowałem wielu Paryżan i tak kilku znalazłem takich, z kamienną twarzą opowiada, odpowiada na absurdy Harpagona. Między innymi na ten brak posagu, na te sentencje na temat jedzenia. No wręcz Harpagon mało brakuje, żeby na niego powiedział geniusz, geniusz intelektu i sentencji. Geniusz, jeszcze raz to pokażę, geniusz podejścia do sprawy. Napiszcie, dlaczego Valery się tak zachowywał. O co Valeremu chodziło? Czy jest rzeczywiście hipokrytą? No nie. Jestem ciekawy, czy uda wam się wyjaśnić sprawę Valerego. Czyli Valery jest postacią komiczną,
z kamienną twarzą wiemy, że on myśli co innego, robi co innego dla dobra sprawy. Sytuacje, w których Harpagon co chwila gdzieś wychodzi i mówi głośno. Akt trzeci, scena czwarta i piąta. I on tam jest taki fragment, ja nie chcę już tracić czasu na szukanie po tej dziwnej, po tym dziwnym rękopisie, bo to nie jest to, co ja... Słuchajcie, to jest rękopis. Ale to... Nie wiem, jak wy możecie, żacy, zbuntujcie się. Czytajcie tylko takie rękopisy. XVII-wieczne. I teraz, jak wygląda ten komiks postaci? Mówi w tej scenie czwartej i piątej Harpagon. Muszę troszkę zajrzeć do moich pieniędzy. Zajrzeć do moich pieniędzy. Czy wam się to nie kojarzy? On to mówi tak, jakby szedł i mówił, idę zajrzeć do moich pieniędzy, idę zajrzeć do dziecka, czy nie płacze. On się o te dzieci swoje tak nie troszczy. Ja chciałam taką postać, właśnie taką stworzyć. Mam nadzieję, że mi się to udało. I że wy to przeczytacie. A poza tym chyba nie każdy może przebywać z Molierem. To się dzieje raz na 400 lat. Dopiero za 400 lat się pojawi. No chyba, że się ktoś nauczy francuskiego, no to za 200. Bo następną transmisję mam za 200 lat, po francusku. No dobrze, no to patrzymy dalej, co ja tu wymyśliłem. Komis postaci. Mówi, że idę zajrzeć do moich pieniędzy. Napiszcie, gdzie on idzie zajrzeć. Gdzie on idzie zajrzeć? Idźcie to, zobaczcie, wpiszcie. Dalej. Harpagon mówi zdanie w rodzaju pies szczeka. Chyba ktoś idzie. Znowu, idę zajrzeć do pieniędzy. Czyli każda sytuacja, która... Chciałam stworzyć taką postać właśnie, która momentami myślimy sobie, że ona jest szalona. On jest tak zaprawiony w tym swoim skąpstwie, w pazerności na pieniądze, że każdy szept, każdy szmer, każde szczekanie psa jest sygnałem, że przyszedł złodziej. Czyli tam... Pies szczeka, czy tam komu nie przyszła chętka dobrać się do moich pieniędzy? To jest akt pierwszy, scena ósma. Potem ten komizm postaci również możemy zauważyć. Nadal chyba Harpagon jest rzeczywiście tą osobą, która tutaj najbardziej, możemy się z niej pośmiać, najbardziej jest to właśnie postać komiczna. I czy pies szczeka, czy ktoś nie idzie się dobrać do pieniędzy. Potem ta scena kolejna, gdzie dać coś trzeba ludziom do jedzenia na uczcie, bo Frozyna, napiszcie kto to Frozyna, aranżuje spotkanie między Harpagonem a jego przyszłą żoną Marianną i Marianna ma zagościć, poznać swojego męża. I ma być to uczta na 10 osób, ale co mówi Harpagon, że tam, gdzie się naje 8 osób, to i naje się 10. Czyli wiadomo, to jest sygnał dla Jakuba, że ma zrobić ucztę na 8 osób, mimo że zaproszonych jest 10. Komis sytuacji. I tego komizmu sytuacji tutaj myślę, że jest najwięcej. O to mi chodziło, żeby tak napisać. I chyba nie będę stosował chronologii, chociaż zobaczymy, tu jeszcze zerkniemy na ten dziwaczny rękopis. Akt drugi, scena druga. Komis sytuacji. Zobaczcie, kiedy Clint chciał pożyczyć pieniądze, to dał deklarację, że ojciec jego jest bogaty, to był taki rodzaj zabezpieczenia, i umrze nie później niż za 8 miesięcy.
No jest to dosyć mocna deklaracja, no i planował samobójstwo, znaczy zabójstwo, nie samobójstwo, zabójstwo, no chyba nie. Ale tutaj daję Wam do myślenia, takie zabezpieczenie się pojawiło. I potem jak nastąpiła konfrontacja Clinta z Harpagonem, no to mamy taką wymianę słowną, wzajemnie się oskarżają o to, jak niegodnie ze sobą postępowali. Napiszcie, co chciał jeden, co chciał drugi, dlaczego pokłócili się w tej scenie, gdzie była mowa o wieku, o długości życia Harpagona. O służących już pytałam, to teraz proszę Was, żebyście mi znaleźli taki fragment, czy może nawet nie fragment, ale napisali, kim był Jakub i jakie funkcje w domu Harpagona spełniał, sprawował Jakub. No i teraz komis sytuacji to są chyba tutaj, to już trzeba będzie przeczytać, bo to jest dłuższa scena, to jest akt drugi, scena szósta. Jeżeli macie tekst przed sobą, będę dumny, że macie teksty moje. Akt drugi, scena szósta. I to jest, są fałszywe pochlebstwa Frozyny wobec Harpagona. Spróbuję w tej dziwacznej księdze odczytać. Jak to można współcześnie coś takiego czytać? Jak Frozyna rozmawia z Harpagonem, jaka jest cwana i jak bardzo Harpagon daje się złapać na to, co ta Frozyna tutaj wyczynia. Frozyna. Ach Boże, doprawdy, jak Pan doskonale wygląda, to się nazywa zdrowie. Wiemy, że Harpagon okazem zdrowia nie był. Był starcem. I to takim dosyć ohydnym. Harpagon, kto ja? Frozyna, nigdy bym Pana nie widziała tak świeżym i dziarskim. Harpagon, doprawdy? Frozyna, jakże w życiu Pana chyba nie wyglądał nigdy Pan tak młodo. Znam ludzi, którzy w 25 roku starsi są od Pana. No to ciekawy jestem bardzo, kogo ona zna, że 25-latek jest starszy od 60-latka. Harpagon, jednakże Frozyno, mam już pełną 60-tkę. Frozyna, no i cóż to jest 60 lat, wielkie rzeczy, teraz dopiero zaczyna się dla Pana najpiękniejszy wiek mężczyzny. No i tutaj ta rozmowa tak przebiega, jak tu napisałem, ale chciałem Wam przeczytać taki fragment. Komis słowa i komis sytuacji. Będą musieli Pana dobijać, mówię Panu, pochowasz dzieci, pochowasz Pan wnuki i prawnuki. Tak długo będzie żył. Tak świetnie wygląda. My się tu dowiadujemy, że on kaszle, że on ma astmę. Ona tu za chwilę zresztą powie, że tak przepięknie jak on kaszle, to nikt nie kaszle. No i trzeba być omnibusem, żeby się nie domyśleć, że to są fałszywe pochlebstwa. Ale Harpagon się na to łapie. Czyli tutaj rzeczywiście ta Frozyna jest, no, dosyć wyrachowana i biegła w swoim zawodzie bycia swatki. Napiszcie proszę, czy Frozyna dostała jakieś pieniądze od Harpagona za te swoje usługi? Za to, że próbowała go skojarzyć z młodą dziewczyną, czy nie? Czy on jej zapłacił? Wcześniej tam mamy taką rozmowę ze Strzałką. Frozyna mówi, że ona jest biegła w tej swojej sztuce i na pewno pieniądze od Harpagona, nawet od takiego starca pieniądze dostanie. No Strzałka mówi, że to nie z ich panem. I rzeczywiście okazuje się, że ona nie daje rady, mimo że się przymawia wielokrotnie w tej kolejnej tutaj scenie, że ma wydatki, że ma procesy, że jest jej ta gotówka potrzebna, no to jednak Harpagon się udaje, że jest głuchy. Ale jeszcze taki komis sytuacji z Frozyną w scenie tej samej, troszkę dalej, wykorzystałem, mam nadzieję, że chyba tu nie będę. Na koniec profesor Joanie zostawię tu autograf.
Ale się zdziwi. A może jej nie mówcie, że byłem, tylko napiszecie jej potem, że dlaczego pani nie było, nie było żadnego Moliera. I teraz posłuchajcie, kto czytał, no to już wie, co to jest za fragment. Bo tu się Harpagon trochę stresuje, że jednak taka młoda dziewczyna, no to, że on taki stary, że to może nie tego. Ona może nie będzie chciała takiego starego męża. I co pisze w tym momencie Molier, czyli ja? Co tutaj powie Frozyna? O Mariannie nie może, czyli Marianna, nie może po prostu znieść widoku młodego człowieka. Nic zaś jej więcej nie zachwyca, powiada, niż piękny starzec z dużą, majestatyczną brodą. Im który starszy, tym powabniejszy w jej oczach. To też ostrzegam pana, abyś się nie starał dla niej odmłodzić. Wymaga co najmniej skończonych lat 60, nie daje jak przed 4 miesiącami, już przed dniu małżeństwa zerwała wszystkie układy, ponieważ wielbiciel przyznał się, że ma dopiero 56 lat i ponieważ mając podpisywać kontrakt, nie przywdział okularów. Dlatego Marianna zerwała z nim, ponieważ wyglądał za młodo. Oczywiście łyknął to Harpagon i on odpowiada jej, tak wymyśliłem, gdybym był kobietą, nie przepadałbym wcale za młodymi. No to odkrywcze bardzo było. I tu mamy ten fragment o tym kaszlu. Zaczyna kaszleć, ma astmę Harpagon, a Frozyna do niego mówi: to nic, bardzo panu do twarzy z tą astmą, kaszle pan z wielkim wdziękiem. Możemy zamiast Macbetha to w szkole wystawimy Skąpca, tylko wtedy trzeba byłoby mnie zaprosić, bo coś profesor Joanna mówiła i możemy zagrać. Czyli mamy tutaj namiastkę takiego właśnie komizmu sytuacji. I teraz zobaczmy dalej. Przeskoczmy trochę w tej treści, bo gdzieś tutaj oscyluje ta treść między pierwszym a trzecim aktem. Przenieśmy się do aktu ostatniego. Kiedy Harpagon rozmawia z Jakubem i z komisarzem, dlaczego Harpagon rozmawia z Jakubem i z komisarzem? Proszę napiszcie, dlaczego oni rozmawiają, co się wydarzyło. Komisarz, po co był komisarz zawezwany? Ja już szukam tego fragmentu, żeby wam przeczytać. Jakub mówi takie zdania. Wyborna po cichu na stronie. Wyborna sposobność, aby się zemścić na rządcy. Odkąd wkręcił się do domu, wszystko tańcuje, jak on zagra. Nikt już ani pisnąć nie może, a i kije dzisiejsze także dobrze pamiętam. Dlaczego Jakub mówi tak o zarządcy? Kim jest ten zarządca i dlaczego Jakub tak o nim mówi? Napiszcie. I rozmowa jest Harpagona, Jakuba i komisarza. I Jakub mówi, że widział, jak ktoś kradł pieniądze. Ale on kompletnie nie wie. Nic nie widział. Oczywiście chce rzucić fałszywe oskarżenia na Walerego, po to, żeby się zemścić za kije, które od Walerego dostał, bo zaczął mu tam trochę za dużo podskakiwać. Walery w tej hierarchii domowej był na pozycji rządcy, a Jakub był kucharzem i stangretem, tak jak tam przed chwilą pisaliście. Dlatego savoir vivre też taki wewnętrzny, nasz, ówczesny, wymagał od tego, żeby jednak tego rządcy się słuchać, a Jakub miał marne płace, marne perspektywy, nie lubił tego domu, nie lubił Harpagona i ogólnie mówił to, co myślał, albo był ironiczny. I tutaj, w tej scenie, ewidentnie Jakub próbuje zrzucić fałszywe oskarżenie na Walerego, że to Walery był kłamcą, że on chciał właśnie te pieniądze ukraść.
No i teraz jak prześledzimy sobie tę scenę, to zobaczymy, co ja tu napisałem. Jakub. Oczywiście, gdzież był? Harpagon. W ogrodzie. Jakub. Właśnie widziałem, jak krążył po ogrodzie. A w czym były schowane? Harpagon. W szkatułce. Jakub. No, to. Widziałem u niego szkatułkę. Harpagon. Jakże wyglądała ta szkatułka? Przekonamy się zaraz, czy to ta sama. Jakub. Jak wyglądała? Harpagon. Tak. Jakub. Wyglądała, no, jak szkatułka. To jest trochę tak, jak wy, profesor Joanna mi mówiła, robicie czasami charakterystykę na zasadzie. No, miała oczy, włosy, nos. Tak, ta postać. Ktoś nie czytał i się ratuje na sprawdzianie, to pisze takie oczywiste oczywistości. Ale wy tak nie robicie, mam nadzieję. No i komisarz. To się rozumie, ale opisz ją nieco dokładniej. Ale komisarz jednak się tam nie da za bardzo wkręcić, ale Harpagon jest tak zapatrzony w to, żeby kogokolwiek już oskarżyć o kradzież. To jest pierwowzór. Pieniążki. Pierwowzór naszej szkatułki. To jest moja molierowska szkatuła. Napiszcie, jak się kończy ta scena. Co się tutaj wydarzyło? Dlaczego skończy się ta scena pozytywnie, czy nie? I dalej, co się dzieje tu z tym tekstem moim? Jakiego koloru? Jakub, koloru? Komisarz, tak. Jakub, koloru? Niby koloru. Może mi pan podda wyrażenie? Harpagon, no. Jakub, nie była czerwona. Harpagon, nie, szara. Jakub, właśnie, czerwono-szara, to chciałem powiedzieć. Harpagon, nie ma wątpliwości, z pewnością ta sama. Pisz pan, panie komisarzu, zapisz pan jego zeznanie. O nieba, komuż dzisiaj ufać, nie można już za nikogo ręczyć. Po tym, to, co zaszło, wierzę, że byłby zdolny okraść sam siebie. Czyli on nawet mówi, że byłby zdolny sam siebie okraść po tym, co się tutaj wydarzyło. No, rzeczywiście sytuacja bardzo trudna. Później ta scena, a w akcie piątym scena trzecia, jest dosyć komiczna, bo Harpagon będzie mówił o czym innym, a Walery będzie mówił o czym innym. O czym mówią? Dlaczego mamy tutaj taki dysonans? Harpagon powie coś takiego do Walerego. No bo już jest po tej sytuacji oskarżenia. Walery nie wie w ogóle, że zginęły jakieś pieniądze. Nie wie, że jakaś była szkatułka. I Harpagon mówi do niego tak. Jaką zbrodnię bezwstydny, nie wiesz niby o czym mówię, próżno udawać, cała rzecz odkryta. Dowiedziałem się o wszystkim. Jak śmiałeś nadużyć mojej dobroci? Wciskać się w dom, aby mnie zdradzić, aby mnie podejść w sposób tak haniebny. Myślę, że mi się ta scena udała, bo to jest komedia pomyłek. Walery. Panie, skoro więc wszystko odkryte, nie będę szukał wykrętów, nie chcę się niczego wypierać. No to Walery myśli, że chodzi o jego ukochaną. Że się wydało, że on kocha Elizę, córkę Harpagona. A Harpagon mówi o szkatułce. No i brnie to, mamy komizm i sytuacji, i postaci, i słowny. Ta scena skupia nam wszystkie rodzaje komizmu. Napiszcie, jakie rodzaje komizmu wykorzystuję ja w swoich sztukach. Jakie rodzaje komizmu się pojawiają? No i dalej tutaj mamy cały czas tą komedię pomyłek. Walery mówi na przykład, broniąc się, bo ta scena jest dosyć długa, ja wam przeczytam tylko fragmenty. Bóstwo niosące z sobą uniewinnić błędów, do których przywodzi miłość. Harpagon, miłość? Walery, tak. Harpagon, ładna miłość. Słowo daje miłość do moich dukatów. Walery, nie panie, nie bogactwa mnie skusiły, nie to mnie wcale lśniło. Przysięgam zrzec się wszelkich pretensji do twego majątku, byleś mi zostawił to, co posiadam. Harpagon, nie zostawię u wszystkich diabłów, nic nie zostawię, a to szczyt bezczelności, chcieć zatrzymać owoc kradzieży, jakiej się na mnie dopuścił. No i tak dalej, i tak dalej. Walery mówi, prawda, skarb najcenniejszy, jaki pan posiadasz, to pewna, ale nie tracisz go przecież, zostawiając go w moich rękach. Błagam pana na kolana, ten skarb tak pełen uroku, jeśli masz trochę serca, nie możesz mi go odmówić.
Walery, przysięgaliśmy sobie wiarę i uczynić ślub, że nic nas nie rozdzieli. Harpagon, no znakomita przysięga, paradne śluby. No i efekt komiczny chyba najbardziej się pojawia tutaj, kiedy Harpagon mówi, no powiedz teraz, nie naruszyłeś jej? A Walery, ja? Naruszyć? Ach, krzywdę pani robisz, tak samo jak i mnie, pałałem do niej jedynie uczuciem niewinnym, pełnym szacunku. Harpagon na stronie, pałał do mojej szkatułki. No i tak dalej, i tak dalej. No i się na końcu dopiero okazuje, że ten mówi o kobiecie, a ten mówi o szkatułce. A myślę, że ta scena mi się tutaj rzeczywiście udała. Jeszcze ostatnia scena, w której Harpagon personifikuje szkatułkę. Napiszcie, co to jest personifikacja. Napiszcie, co to personifikacja i dlaczego on personifikuje szkatułkę w ostatniej scenie. Napiszcie, zobaczymy, co się tu pojawi. Na poprzedniej lekcji też Wam mówiłam o komizmie tym, gdzie pojawia się kwestia tej wytartej, czy pobrudzonej, czy podartej Liberii. Tutaj mamy też taki komizm, w którym ci służący niestety muszą jakoś zakrywać te niedogodności i wszystkie ubytki w Liberii związane ze skąpstwem swojego pana. Wyobraźcie sobie teraz, kiedy ja na scenie występuję z moimi aktorami i ci, którzy grają służących, muszą to pokazać. Rzeczywiście można tutaj wykazać się talentem aktorskim, zasłaniać, bo napiszcie, co radzi Harpagon obu służącym. Jeden ma rozdarte spodnie, drugi ma plamę na przodzie Liberii. Co każe im zrobić Harpagon? Daje im pieniądze, żeby kupili sobie nową Liberię, czy kupuje im nową Liberię? Napiszcie, co każe zrobić. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć o czymś takim, co się nazywa zakończenie molierowskie. I przeczytam Wam te fragmenty. Czyli tak naprawdę komedia kończy się czymś w rodzaju happy endu. Wszystkie sytuacje zostają rozwikłane, wszystkie sytuacje zostają rozwiązane. Wszystkie pomyłki są wyjaśnione i większość bohaterów albo dostaje nauczkę i wychodzi im to w sumie na dobre, albo spełniają się ich życzenia, ich marzenia. Jak się kończy Skąpiec? Napiszcie, ile ma aktów? Zakończenie molierowskie. I tutaj pojawia się Anselm. Napiszcie, kto to Anselm. Tak, córko, tak, synu. Jam jest Toma. Don Tomasz di Albucci, którego niebo ocaliło z odmętów wraz z całym mieniem, jakie wiózł z sobą i które przez lat przeszło, 16, utwierdziwszy się w przekonaniu o własnej śmierci, po długich wędrówkach pragnął zaznać w związkach z dobrą i zacną istotą pociechy przy nowym ognisku rodzinnym. Niebezpieczeństwo, jakim mi zagrażał powrót do Neapolu, kazało mi się wyrzec na zawsze zamiaru oglądania ojczyzny i tak dalej. Dosyć długi jest to, długi fragment. I druga kwestia, którą wypowiada Anselm. Niebo, moje dzieci, nie wracam nie wam po to, abym się miał wam sprzeciwiać waszym pragnieniom. Panie Harpagonie, domyślasz się zapewne, że wybór młodej osoby skieruje się raczej do syna niż do ojca. O jakim synu mówi? Napiszcie imię. Et, nie każ sobie tłumaczyć tego, co nie jest zbyt przyjemne słyszeć i zgódź się, jak ja się godzę, na te oba małżeństwa. Na jakie małżeństwa? Napiszcie. Na jakie małżeństwa on ma się zgodzić? Co mówi Harpagon? Oczywiście on się na wszystko godzi. Zapłacisz komisarza, Anselm, niech i tak będzie, a teraz pójdźmy podzielić się tym niespodzianym szczęściem z waszą matką. Harpagon, a ja pójdę ściskać kochaną szkatułkę. I tak się kończy. Myślę, że naświetliłem Wam mniej więcej. Oczywiście pewnie jeszcze byśmy sobie tu sporo znaleźli
różnych fragmentów do odczytania. Mam nadzieję, że Was zachęciłem do przeczytania i dziękuję tym osobom, które pisały komentarze i które były dzisiaj na tej lekcji. Pozdrówcie ode mnie profesor Joannę.